Witam wszystkich serdecznie. Odcinek typu od A do Z. Będziemy tą nową, jeszcze nie rozpakowaną otwornicę Step Down wstawiać. A mianowicie dostałem komentarz, jak to się reguluje. No to co? Zrobimy pełną regulację. Zasilacz odpalam. Jak widać, jest ustawiony na 30V, 5A, 1/10. Bo testowałem, ile żarówka bierze i tyle mniej więcej trzeba dać, żeby to zaczęło działać jak powinno. Więc co? Mamy przetwornicę, jest opisane, że jest out, jest in. Więc zaczniemy od in i patrzymy polaryzację. Tu jest plus, więc lecimy, plus do terminalu wsadzamy, troszeczkę za długie kabelki zrobiłem, ale nie szkodzi. Teraz śrubokręcik płaski, tylko że ten jest za duży, jednak jak to się mówi, próbówka da radę, powinna dać radę. Jak to się mówi, lecimy na ogólnodostępnych częściach, trzyma. Lecimy minus, wciskamy ile idzie, choć czasem trzeba popuścić, najpierw tutaj ten docisk, może być już prefabrykowanie skręcony, no i mamy co, poleciało, i mamy plus, minus, zgodnie z polaryzacją in. Teraz tak samo sobie zrobimy z drugiej strony. To sobie odkręcimy od razu minimalnie. I lecimy z kabelkami na wyjściu. Out plus. Wychodzimy sobie z outem. Wychodzimy sobie tutaj z minusem. Tak samo z outem. I teraz lecimy dalej. Głównie to sobie dobrze okablować. Czyli mamy out, czyli minus, in, czyli plus. Kabelki się trzymają. I teraz pod in dajemy sobie zasilacz. W naszym przypadku mamy zasilacz laboratoryjny. W innej aplikacji może być coś innego i sobie damy mierniczek na 200V zakres, bo niestety zasilamy 30, więc może być, że będzie 30 na wyjściu. I co? Dajemy mu żreć, jak to się mówi. Świeci, czyli mamy zasilanie. I mamy na wyjściu 16V i zaczynamy od regulacji napięcia. Możemy znowu skorzystać z próbówki, tylko że sobie pójdę na łatwiznę i żeby filmik troszeczkę szybciej i sprawnie poleciał, to sobie wezmę żabulce, żeby spętać kable, żeby miał więcej rąk wolnych, nazwijmy to tak. Pyk. I mamy 16V. Teraz musimy przypomnieć sobie, który był od napięcia. Stawiam, że ten jest od napięcia. I dobrze obstawiłem. Kręcimy w tą stronę, czyli w lewo. I ustawiamy 12V, bo takie było życzenie, 12V. I mamy 12V. No i co teraz dalej? Dobra, mamy napięcie. Mamy wyjściowe 30V. Mamy 12 wyjścia. I teraz jak zrobić, żeby ustawić prąd? Dobrze. Lecimy z ustawieniem prądu. Czyli mamy żarówkę. Teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było okablowane, na których stykach ona świeciła, ale sobie zrobimy próbę. Zrobimy tak. 1.
Kabelek tu. Pyk. Co prawda dwa białe, no ale nie szkodzi. I bierze 200 mA, a tu się nic nie dzieje. Więc wiemy, że to na pewno będzie tu. I teoretycznie, no dobra, tu mi mówi, że bierzemy 200 mA, żarówka ledwo co świeci, ale co z tym dalej? No i co? Świeci nam potwierdzenie, że jest przekroczony prąd, bo na tyle jest ustawione. I w tym momencie dajemy miernik na prąd, pomiar prądu, przekładamy wtyczkę do na parametr pomiaru prądu do 10 A i w obwód żarówki dajemy sobie miernik. A żeby nie było aż takich dużych strat, sobie na razie to rozłączę, bo te kabelki są spoko, bananki, ale do pewnego prądu tylko. Przy 2 amperach one już się będą pocić, można tak powiedzieć, potocznie, się po prostu będą grzały. Tego nie chcemy, bo to będzie zakłócać nam pomiar. Dlatego zwykła kostka elektryczna, można sobie czymś innym pomóc, zależy kto co ma do dyspozycji. Ja mam tutaj starą używaną kostkę. No i co? Widzimy, że pomiar zerowy jest już zero. Z racji, że ten miernik ma już dużo za sobą. To jest mój pierwszy miernik, który dostałem jeszcze za czasów technikum. Jak dostałem się do technikum. Więc on ma już dobre 20 lat pomału. No dobra. I co? Mamy obwód. Z plusa lecimy, kabelek jest zamknięty. To mamy część obwodu plus, a minusem jest tutaj nasza żarówka. Bo przez żarówkę będziemy ciągnąć obciążenie. I sobie zrobimy takie coś, żeby ominąć niewygodne styki. Nazwijmy to tak. Rozłapię drugi koniec, żeby nie zrobić zwory. Tu mamy mechanicznie to spętane. I teraz potrzebujemy zamknąć obwód. I o tym nie pomyślałem, dlatego tu zawsze mam jakieś takie kabelki. I sobie jakiegoś kabeleczka tutaj weźmiemy. Ten nawet jest taki w miarę do naszych potrzeb. I tak samo jedną stronę sobie spętamy tu, żeby miał styk ładnie. Żabulec robi za zacisk. Jak widać, nie jest to połączone w żaden sposób. I drugi koniec dajemy sobie do kostki. I zamykamy obwód. I sobie skręcimy. I teraz jeszcze raz. Plus z wyjścia idzie przez miernik, wychodzi z miernika, idzie na żarówkę. Jak widać, tu są tylko kabelki wsadzone, nie jest nic coś podziwaczone i wraca do przetwornicy. Zasilacz mamy odpalony, podajemy plus, podajemy minus. Jak widać, mamy 1,8 A już na szczał, a tutaj się nic nie dzieje. I tu się świeci. Ale pytanie jest zasadnicze jeszcze. Zmierzymy sobie, jakie jest napięcie. Teraz tak, tu chyba był plus. A tu sobie złapiemy gdzieś minus. I mamy za niskie napięcie. No bo musimy mu dać więcej jeść. Ja się nie mylę, było to. I dajemy mu 2 ampery. I teoretycznie mamy ustawione. Mamy 2 ampery. Napięcie jest przydławione z racji, że tutaj mamy bardzo duży pobór, ale w tym momencie jak
to otworzymy sobie. To napięcie nam wskakuje na 12 V. A zaś jak tutaj damy, to nam ograniczy do 2 A. I tu mamy diodę, która potwierdza przeciążenie. Tutaj widać, się oświeci. I się zmieni też tutaj dioda, która stwierdza, że jest za niskie napięcie. I co? Teoretycznie mamy gotowe. Żarówka świeci, czyli obwód to zamykamy. Mamy 2 ampery, mamy 12 V. Zmierzymy jeszcze wyjście. Możemy sobie wziąć drugi miernik, żeby się upewnić, czy ten nasz analog dobrze pokazuje. I co nam pokazuje? Pyk, pyk. 12, 11. No, jesteśmy w tolerancji. I zaś zamkniemy sobie obwód. I mamy spadek napięcia, bo mamy tylko 2 V i 2 A. Bo jak osiągniemy maksimum, to po prostu nas rozłączy. To ja dziękuję. Jak się komuś spodobało, to polecam kolejne filmy. Łapka w górę wskazana, subskrypcja, polubienie. Można komuś podać dalej, może się komuś przydać. To ja dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Cześć.